Chyba się ma, witam na moim kanale, gramy w Rise of the Tomb Raider, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy, jak widzicie, w menu ekwipunku i oglądam sobie stroje, jakie Lara może zakładać. To jest taki ten podstawowy. Ja zapomniałem, że one mają ulepszenia swoje. Tutaj kurtka zimowa. Tutaj biała. One jeszcze nic nie dają ogólnie. Tutaj też. Tutaj jakaś kurtka, którą otrzymałem od Jacoba. Taka zwykła wytrzymała. I tutaj już się zaczynają kurtki, które mają premię. Tutaj płócienna kurtka Moro. I ona daje skrócenie czasu niezbędnego do rozpoczęcia regeneracji zdrowia po odniesieniu ran. Także bardzo ciekawie. Można przy niej zostać. Zobaczymy następne. Skóry jelenia. Skrócenie czasu niezbędnego do rozpoczęcia regeneracji zdrowia po odniesieniu obrażeń. To jest to samo, tyle tylko, że wygląda inaczej. No, taka sobie. Tutaj jest zmniejszenie obrażeń od ognia greckiego. Tylko, że jej nie mogę zrobić. Ale wygląda całkiem konkretnie. Tutaj druga. Tutaj większa maksymalna ilość wszelkiego rodzaju amunicji specjalnej, ale też niestety nie mogę jej zrobić. Szansa na pozyskanie egzotycznego surowca ze zwykłego zwierzęcia. Powiem wam, tylko że nie wiem jak to się wykonuje, a w każdym razie nie mam aż tyle tych tutaj przedmiotów. Także zostańmy przy tym Moro, pochodźmy troszeczkę w Moro. No i cóż, idziemy dalej. Poprowadzić przygodę. Tutaj sobie wszedłem. Tutaj te kury mi tu chodzą. Tutaj sobie wszedłem na górę, jak pamiętacie. Była ta rozmowa. Znaczy, wysłuchaliśmy. Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Zapor sygnał ogniowy na wieży. Okej. Staram się to zrobić, wieża jest tutaj. Także chyba idziemy w dobrą... A nie, wieża to jest tam. A, to jest wieża. Tak, to jest wieża. Dobra, to zrobimy to. W pobliżu jest sojusznik, jest dostępna dodatkowa misja. Bardzo chętnie, no myślę, że o tego kolesia się tu rozchodzi. Miło cię widzieć. Masz coś do powiedzenia? Widziałaś totemy w niektórych jaskiniach? Uważaj na te miejsca. To nie jest koleś, który by nam chciał zlecić jakiekolwiek zadanie. Ale dobra. Zanim pójdziemy do tej wieży, a zrobimy to pewnie w tym odcinku jeszcze. Jak pamiętacie, z poprzedniego wpadłem do wody i zamarzłem. Życie. To jeszcze zbadamy sobie cały ten teren tutaj. Kura tam ucieka przed nami, ale ją zostawimy w spokoju. Zobaczymy, czy tu jest coś ciekawego. O, widzicie, jest skrzyneczka. Warto było się tutaj przedostać. Stryk. Element pistoletu ciężkiego. Bardzo chętnie bym chciał złożyć jakiś taki pistolet ciężki, albo karabin najlepiej. Dobra, rzućmy okiem, co jest jeszcze tutaj. Hop. To ty przybyłeś z Jacobem. O! Mam do ciebie prośbę. No, posłuchajmy. W czym mogę pomóc? Jacob mówił, że jesteś dobra w poszukiwaniach. Po dolinie jest rozsianych pełno starych miejsc, grobowców. Zapewne widziałaś ostrzeżenia, które mają odstraszać dzieci. To nie zabobony. Te miejsca naprawdę są niebezpieczne, ale kryją również relikty z czasów świetności. To nie tylko świecidełka, ale również wiedza. Teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 10 lat temu sama bym poszła, ale teraz przydałyby się nam twoje umiejętności. Nagroda za wykonanie misji. Bizantyjskie monety. Każdy grobowiec. Trój Sacra Umbra. Dobra. Zwiadowcy donieśli, że weszłaś już do jednego ze starych grobowców. Podzielisz się odkryciami? Oczywiście.
To własność waszego ludu. Nie mamy wiele, ale weź te stare monety. Jeśli złoto ma dla ciebie wartość, mogę dać ci je w zamian za każdą odkrytą tajemnicę. Dobra, dostaliśmy 50 monetek. Ale jeszcze 4. 4. Jakieś tajemnice zostały do odkrycia. Wyznawcy proroka uciekli, ale zostali zaatakowani w Syrii. Okej, troszeczkę grecki wzrósł. No i powiem wam, że gdzieś tutaj jest grobowiec. Rzućmy okiem. Czy ja tu mogę wskoczyć? Nie. To nie był dobry pomysł. Ale mogę tutaj wskoczyć. Właśnie. I spiąć się do góry. Tutaj mamy łuk. I jakieś pudełko. Żelazna moneta, odcięta z jednej strony, by stać się prymitywnym, ostrym narzędziem. Może do wyjmowania gwoździ. Być może. Nie wiem, do czego ta moneta służy. No, jeszcze tutaj są strzały. Ale już nie możemy ich wziąć. Zobaczmy, czy tutaj nam kolega ma coś do zaproponowania ciekawego. Miło cię widzieć. No fajnie. Przykro mi. Jacob kazał nam nikogo nie przepuszczać. Jeśli dobra. Szukasz sygnału ogniowego, jest na wieży. Ja to nie. Wprawdzie szukam grobowca, no ale... Ale widocznie to nie tu. Sygnał ogniowy, wiem gdzie jest. O, jest monolit, też ładnie. To chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. To jest grecki, potrzebny aż na 7 poziomie. Także na razie niech sobie to stoi tu w spokoju. Ciekawe, gdzie ten grobowiec się podział. Ewidentnie ma być gdzieś tutaj. Ach, brawo, ale nic się nam nie stało. Także spoko, zobaczymy tu na dole, czy coś jest ciekawego. Można było się wspiąć. Jeszcze nie byliśmy tutaj. Tutaj też się mogę wspiąć. No to mogę normalnie po schodach wejść. Witaj. Że to wejście do tego grobowca jest gdzieś tu. Ale za cholerę nie wiem, w którym miejscu. Może... O, tu się coś świeci. Widzicie to? Przez przypadek zauważyłem. Mamy jednego dzika. Nie mam pojęcia, gdzie może być wejście do grobowca. Okej, idźmy, rozpalmy to ognisko. Co tam trzeba zrobić? Bo jeśli wejście do grobowca jest gdzieś na dole, to ja już tam schodził nie będę. Nie teraz. Trzeba było widzieć ostatnią partię. Jak się zapaliła, nie mogliśmy jej udać. Tutaj na górze byliśmy. Tamten koleś nas nie chce przepuścić, także olać to. Aj, znowu nie trafiłem. No ale dobra. Nieważne, idziemy tutaj tędy. Nie to, tylko łuk potrzebuje. Jedziemy.
Okej, przeszliśmy na drugą stronę, także teraz tutaj się rozgroniemy. Aha, tu musimy skoczyć. Udało się, przynajmniej chwilowo. Nie wiem, jak długo będziemy dawali radę, tak? Wiem, że tutaj dosyć dużo wspinania jest właśnie. Bo Czepi czeka na następnie, by wbić go ponownie. To wiem. Tylko muszę to zrobić. Tylko muszę to zrobić właśnie, tak w miarę sensownie, żeby nie spaść. Okej, udało się wbić jeszcze wyżej. Być może, czy tu jest coś ciekawego. Tam, ale to raczej nie tam, tylko tu. O, lara. Auć. To musiało boleć. Niefortunnie, ale na szczęście zapisane jest to samo miejsce, gdzie spadliśmy, także spoko jest. No i drugi raz zlecieliśmy. Niestety te etapy spinaczkowe, grając na klawiaturze, nie są rewelacyjne. Chyba jednak padem by było wygodniej, no ale uparłem się grać na klawiaturze. Teraz będę się męczył. No, widzicie? A wychodzi perfekcyjnie. To, że jest z wbiciem się tutaj. Dobra. Jak szybko wie, że zaczyna się walić. I nie chciałbym, żeby mi się to zawaliło pod nogami. Czy coś ciekawego? Nie. Idziemy dalej. A do góry wieży jeszcze kawałek. Czy do wierzchołka wieży. Kamienie spadają na głowę. No ale gitara, wbiliśmy się wysoko i mamy teraz strzały, które będzie dało się odpalić. Pojemnik na naftę. Pojemnik na naftę pozwala tworzyć strzały zapalające. Strzały zapalające mogą odpalić tkaninę, materiały buchowe i nieopancerzonych wrogów. Wybierz strzały zapalające, naciskając jedynkę wielokrotnie do momentu wyświetlenia ikony ognia. Aby wytwarzać strzały zapalające, potrzebujesz tkaniny, ropy i zwykłych strzał. Okej. Wiecie, bo patrzę, tam w tle coś widziałem. Że to trzeba zbadać z bliska, okej. Teraz co mam zrobić? Jeszcze wyżej się wbić. Jak to jest z tymi strzałami? A widzicie, takie i takie. Dobra. Lara, tylko proszę cię, nie spadnij. Czy mam tam skoczyć? No właśnie, chyba nie w tą stronę idziemy. Dobrze, w głowie nie dostała tym kamykiem, bo mogłoby zaboleć. Ale kombinowania, żeby jedną wieżę odpalić. Uzbroj strzały. Strzały zapalające podpalają przeciwników. No dobra. No nie, jak ja mam uzbroić?
Może co? Nie. No, bo Lara spadniesz. To może... A, no właśnie, w ten sposób. Dobra, mamy dwie. Strzelamy środkowym przyciskiem mysz. Na szczęście sama zeskoczyła. Dołącz do Jacoba w górnej wiosce. Aha, ropę możemy sobie brać z tego samego cały czas. No tutaj szmatka była. Oho! Nie chcę spaść. A, mogę zjechać, nie muszę. Nie muszę na szczęście biegać tam dookoła tej wieży. Siup. Darłem to z powrotem, a tutaj to chyba jeszcze nie byłem. Patrz z tej strony, no bo ogólnie to byliśmy przed chwilą. Dobra, chyba trzeba poszukać tego Jacoba z powrotem. O, zablokowało nam się przejście. Miło cię widzieć. No, teraz ty już mnie chcesz puścić? Teraz ty już bohaterem jesteś. Szukasz, możemy pogadać po bitwie. Dobra, czyli... Czyli powiem wam tak, żeby... iść dalej, to po prostu muszę tędy przejść, a ja nie chcę jeszcze iść dalej, jeszcze chcę się wrócić na chwilę. Nie bój żaby, nie jest tak wysoko. Oj, znowu mi uciekło. Po co zbiegam? Jeszcze to chcę zobaczyć, czy przy ognisku coś ciekawego dostaniemy. A po drugie chcę sprawdzić, gdzie jest ten cholerny grobowiec tutaj. Mamy dodatkową umiejętność do rozdysponowania. Zabójstwo z ukrycia, tak szybko przeczytałem. O, ale to może być niezłe. Krótkotrwałe zwiększenie odporności na obrażenia zadawane przez wrogów po opatrzeniu ran podczas walki. To jest dobre. To jest wykrywanie znajdujących się artefaktów i tak dalej przez ściany. Tutaj wydłużenie czasu trwania chmury trującej, także tutaj wystrzelenie trzech strzał. No nie, już wiem co chcę, chcę to. Silny lek, także troszeczkę sobie postać. Co ja mogę skórą zrobić? Ta się zabawa. Złap kurczaki i umieść się w kurniku. Gdzie jest ten cholerny kurnik? Nie ma jak łapanie kur. Gdzie macie kurnik? Czy jest jakaś podpowiedź, gdzie jest kurnik? Kurde, jest tu sporo. Nie mam pojęcia, gdzie mamy kurnik. Mi nie chcę podpowiedzieć nawet. Rzucę okiem jeszcze tutaj. Tego się nie spodziewałem ogólnie rzecz biorąc, że będę mógł kurczaki łapać.
Biegam skórą. Ktoś mi powie, gdzie jest kurnik. Jak zeskoczę skórą, to co się stanie? O, kura się przewróciła. Chodź kura, nie. Nie chce iść ze mną. Nie wiem, czy wam się podoba taki odcinek, czy nie, gdzie biegam za kurami, no ale... Ktoś to musi zrobić w końcu. Nie wiem, gdzie ten grobowiec jest, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest wejście. Zeskocz. Jest w stanie mi powiedzieć, gdzie jest kurnik, to byłoby miło. Dobra, stamtąd przyszedłem. A jeszcze coś chciałem sprawdzić w tym domu. Bo z daleka jak podświetliłem, to mi się tu ściana podświetlała. Ciekawe jestem, czemu to się właśnie potrafi szlara przejść przez okno? Nie, ale potrafisz jakieś dziwne dziwności tu wyprawiać. A, bo to się to świeciło. Już to psułem chyba. No i nic tu nie ma. Jest za to dzik. Go trafiłem. Dwie strzały potrzebne, żeby dzika zabić. Potoka na okoliczną krainę. Także powiem wam tak. Nie wiem, gdzie jest kura. Znaczy... Nie wiem, gdzie jest kurnik. Nie wiem, gdzie jest to opcjonalne wejście do grobowca. Będę musiał to sprawdzić na internecie. W następnym odcinku może się tu udamy. Na razie patrzę na czas odcinka, jeszcze chwilę mamy, także chyba wrócimy tam na ten szlak. Pójdziemy dalej, zawsze tu się da wrócić. A historię po prostu pchniemy do przodu. Nie wiem, może przechodzę koło tego wejścia do grobowca już w 10 albo 20 razy, nawet nie wiem o tym. A może jest dobrze ukryte, ale nie wydaje mi się. Dobra, biegniemy tam na górę. Zerkam tak jednym okiem, czy wszystko się dobrze nagrywa, także nic nie mówię chwilowo, no ale to wychodzi, że chyba tak. Jacob, w twoją stronę lecą helikoptery. Przyjdź tu tak szybko, jak to możliwe. Idę tak szybko, jak to możliwe. Wejdź na barykady! Ruchy, ruchy! Uwaga! Kręć się! Nie mam ich w ogóle. Do przodu, czyli dobrze. Jakaś konkretna akcja jest, a my tutaj opływamy w bagnie. Dobrze, idziemy. Znowu mapa uciekła do góry. Znaczy w dół.
Aha. Gdzie jest boskie źródło? Mów! Przestańcie! Nie krzywdźcie nikogo! Gdzie ono jest? Czekaj, czekaj! Jest mapa! Atlas! Pokażę wam drogę! Okej, opowiedz mi o tym Atlasie. No i co teraz? Strzelba powtarzalna, no, miło. Co jest? Dobra, jest trochę akcji. Jest trochę akcji, także coś się dzieje. Myślałem, że w tym odcinku już nic się nie będzie działo. A jednak. Muszę wszystko pozbierać. Dopiero przejdziemy dalej. Tutaj wziąłem naboje. Tutaj też coś jest. Będę mam iść. Akcja konkretna. Ładuj szybko. Dobra, przeładowuj. Okej. Okay. Oj, dobrze. Aż za nie mówiłem z wrażenia. Ten koleś z tymi płomieniami. Pamiętam go. Napsuł mi krwi w pierwszym tym. Nie dobrze musiałem. Tył właśnie w ten sposób go tu załatwić. Ohoho. Dobra, on chyba zginął. Nie wiem, czy ja zginąłem też. Mam nadzieję, że nie. Udało się. Zaatakowali nas tubylcy. Croft jest z nimi. Wielu rannych i martwych. Nasi ludzie są rozproszeni. Trzeba było ją zabić. Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz sukces jest nieunikniony. Proszę, znajdź je. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody, które przede mną postawiłeś. Grzechy, do których mnie zmusiłeś, muszą mieć cel. Tylko ty możesz wskazać mi drogę.
potrzebnej siły, aby kontynuować dla niej, dla ciebie, dla Trójcy. Proszę. Wskaż mi drogę. Zostań ze mną! Zostań! Przykro mi. Twój lud nie zasłużył. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójce nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta. Ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas? Czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. No cóż, zobowiązaliśmy się chyba pomóc całemu światu. Podążaj ścieżką do wieży, także jak widzicie, będzie trzeba dotrzeć do wieży, ale... Musimy przenieść. Ale my na tym skończymy ten odcinek w tym miejscu. Ruszymy się już dopiero w następnym do przodu. Ja jeszcze sobie tutaj będę musiał zbadać całą tą wioskę, czy tu jest, znaczy tę resztkę wioski, czy tu jest coś ciekawego i dopiero później pójdziemy dalej. Okej, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Thank you.